Jechać jeszcze. No i co najważniejsze, teraz też masz ten czas dla siebie, bo w rodzinie się uspokoiło. Tak, tak, jest spokojnie, syn się uspokoił, nie wiem, chyba to wpływ tej Faustyny, bo jest taka, no, że trzyma go chyba krótko. Tak mi się wydaje, że chyba raczej tak. A też media rozpisywały się o rychłym ślubie właśnie Daniela i Faustyny. Czy rzeczywiście coś jest na rzeczy? Nie, to rok temu jakieś były zaręczyny, ale jeszcze tak o ślubie to nic nie wiem. A z Eweliną również macie dalej takie poprawne stosunki? Tak, cały czas, w następnym tygodniu chyba się wybieram. Bo święta też trzeba było troszeczkę skrócić właśnie ze względu na obowiązki tutaj w Klinice. Tak, dlatego były bardzo spokojne święta, takie rodzinne. Posiedzieliśmy w domku, Zenek pojechał na drugi dzień świąt na koncert. No ze względu na te moje wyjazdy, tak? Powiedziałam koniec. No to teraz ty jesteś gwiazdą. No, nie powiedziałam już taką gwiazdą. Ale mówiło się, że będziesz miała swój własny program w telewizji, czy to za dużo? Nie, nic o tym nie słyszałam nawet. Oczywiście czytałam, ale nikt mi nic nie proponował nigdy. A gdyby pojawiła się taka propozycja właśnie o tym programie z gotowaniem? Nie, dziękuję. Nie, nie. Czyli spokojna wieś, Białowieża, Grabówka. Tak, to mi wystarcza. A chciałam jeszcze zapytać już na koniec, no bo wiem, że strasznie cierpiliście po stracie Chiki. Czy już przeszła ta żałoba i jesteście gotowi na nowego zwierzaka? Nie, ta żałoba chyba nigdy nie przejdzie. Ja do dzisiaj, jeżeli coś tam zobaczę, nie, jakąś miseczkę, bo to wszystko oczywiście pochowałam. Ostatnio coś tam szukałam na strychu i patrzę, co w tym pudełku, patrzę na te miseczki Chiki. Od razu się rozpłakałam, także mi ta żałoba chyba nie przejdzie po Chice. I nie chcę już więcej zwierzątek, na razie przynajmniej, ale myślę, że nie. Ale żadne koty nie przychodzą? Nie, nie. Ja nie jestem kotowa, raczej pieskowa, ale nie. Nie, bo to jest naprawdę ciężkie, to był mój pierwszy piesek i żebym wiedziała, że ja tak to będę, my płakaliśmy wszyscy we trójkę. Ja, Zenek i Daniel. Oczywiście siostra moja też płakała, bo akurat zawiozła Chikę do kliniki, bo nas nie było w domu, a ona była u mojej siostry Chika i nas poinformowała, że trzeba uśpić, to znaczy lekarz ze mną rozmawiał. Wracaliśmy wtedy z Zenkiem i Daniel płakał i ja płakałam, wszyscy płakali. Daniel to nawet chciał, żeby ją skremować i w jakiś taki kryształek ją, te prochy umieścić. Ja nie zgodziłam się.